Cześć, mam na imię Sabina. Kiedy znajomi pytają mnie, jak wygląda praca w międzynarodowej firmie, odpowiadam im, że to nie tylko codzienny kontakt z klientem, ale także integracja, rozwój i oczywiście fun. Każdego dnia pomagam osobom z Capgemini i naszym klientom w obsłudze urządzeń oraz systemów IT. Pracuję na tak zwanej pierwszej linii wsparcia. Czy mówię ludziom, że wystarczy tylko włączyć i wyłączyć komputer? Absolutnie nie. Hej, jestem Mikołaj i pracuję jako młodszy księgowy. Dzięki mojej pracy ludzie mogą się skupić na swoich obowiązkach, a nie na problemach z rozliczeniami. Są takie dni, kiedy mogę poczuć się jak detektyw. Niektóre zadania wymagają prześledzenia całej transakcji od początku do końca, aby zweryfikować, w którym momencie pojawił się błąd. Z każdym kolejnym zadaniem nabywam doświadczenia i lepiej rozumiem cały proces end-to-end. Mogę rozwijać swoje kompetencje, które mają realny wpływ na rozwój mojej ścieżki kariery. W Capgemini pracujemy z ludźmi z różnych zakątków świata. Dzięki temu na co dzień mówimy obcymi językami, poznajemy inne kultury i poszerzamy horyzonty. Łączę pracę ze studiami, jednak zawsze znajdę czas, żeby wpaść do biura, kiedy coś się dzieje. Z kim pracuję? Z ludźmi, których lubię. Wspieramy się i razem świętujemy na przykład walentynki, tłusty czwartek, miesiąc przyjaźni, ale też urodziny i inne osobiste okazje. W 2023 roku, dzięki wspólnemu projektowi, razem z innymi wolontariuszami i wolontariuszkami z Capgemini, zasadziliśmy 11 tysięcy drzew w całej Polsce. Capgemini to nie tylko codzienna praca. To też kolejne życiowe doświadczenia, które tworzą naszą przyszłość.